A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected, Dziedzictwo, akt drugi na koszmarnym poziomie trudności. Akt drugi dopiero zaczynam, czyli zaczynamy sobie od Radamenta, wiadomo. A pójdę tędy, może szybciej, o, ale Atmę zahaczymy sobie. Tak dla zasady, tak jest, mamy kuścik z Radamentem. I może uda się tutaj szybko znaleźć od razu to przejście do niego, żeby tam za bardzo nie błądzić. Odpalam sobie Energy Shielda, tutaj mam nowy, tutaj mam teleport, jakby co, wszystko się zgadza. Dobra, gdzie to zejście? Zawsze tutaj na górze jest, czy na dole? Gdzieś tu zawsze blisko, nie? Okej, no to nowa, ciąg dalszy. Muszę się troszeczkę przestawić, bo przed chwilą graliśmy z kumplami sobie w Diablo 3. A w ogóle nie mam tych przecież. Fioletową miksturkę trzeba jakąś wyhaczyć. A póki co zachować ostrożność. To było tam na dole jednak? Jak to było z tym? Dobra, może tutaj? Zobaczymy. Nowa cały czas sprawdza się bardzo dobrze. Na 41 poziomie... O, jest tutaj. Na 41 poziomie zmieniamy tarczę. Już będzie... Już będzie ten cały bezoki mur, czy jak to się tam zwało. Plus jeden do umiejętności, zwiększona szybkość rzucenia czarów, bonus do many, no i obrona duża, która nie działa. W ogóle, jakbym zbroję zmienił, z jakąś taką solidną obroną bym wziął. Nawet bym się pewnie skusił na jakąś tarczę. Znaczy chodzi mi o tarcze z drzewka, wiecie, o te zbroje takie tutaj. Mamy zbroje mrozu, lodowate zbroje, zmrażające zbroje. Jak już ta baza obrony by była w miarę przyzwoita, to można by jakiś procencik sobie dołożyć, czemu by nie. Dobra, tutaj klepiemy ostro. No i poza tym przecież w tarczy nowej, unikatowej będzie... Będzie co? Będzie zwiększona regeneracja many na zasadzie many za każdego zabitego przeciwnika. Dokładnie 3 dodatkowych punktów. I z tego będę jak najbardziej zadowolony również. No a fioletowe miksturki nie chcą coś lecieć, nie? Trzeba odnawiać Energy Shielda, pamiętać o tym. Pewnie resy troszeczkę spadną przy tej nowej tarczy. Trzeba będzie tam coś dobalansować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jakby nie patrzeć, Przysięga Starożytnych daje... A, tutaj przez tą maną też. Przysięga Starożytnych... O, tu jest fioletowa. Przysięga Starożytnych, trzecie podejście. daje bardzo dużo odporności. A jeżeli chodzi o ten bezoki mur, to... To tych odporności tam bazowo nie ma, ale ponieważ to jest z trybu dziedzictwo, to ja tam na jakiejś innej postaci dołożyłem diamencik doskonały, czyli 19 do wszystkich resów jednak będziemy mieli. No ale i tak trzeba będzie coś z tymi odpornościami tam na pewno sobie dobalansować. Poziom drugi, czyli szukamy punktu nawigacyjnego na pewno na tej lokacji. Trzeba by więcej many jeszcze ze sobą nosić. Oho, bo coś mi tu nie leci. Tu będzie punkt nawigacyjny, to już poznajemy układ. No i wiecie co, i skoro punkt nawigacyjny będzie, to ja sobie chyba jednak skoczę na szybko, kupię więcej tej many. Na razie ceny u kupców zwiększone, bo jeszcze nie załatwiliśmy sprawy z Radamentem i Atma się za mną nie wstawiła. Dobra, wezmę sobie więcej tych mikstur. Niech to będzie. Kluczyki są w porządku, portale są w porządku, od razu wracam, odnowa biologiczna. I ciśniemy dalej. Okej, zejście na poziom trzeci. No i pozostaje Radament. Już niedługo wychodzimy na pustynię. Jest Bosior. I to nie jeden. Tam też to wygląda, jakby Bosior się tu czaił. Tak jest. Zbroja płytowa, żółta. A, chciałoby się rzucić okiem na takie zbrojki. Tak jeszcze po tym trybie udręka mi takie rzeczy w głowie siedzą, że to warto by było sprawdzać, no ale... Antidotum? Niech będzie. W akcie drugim, jakby najemnik się zatruł za mocno, to będzie można go odtruć. Odporności ma duże, no ale wiadomo, czasem te truty tak długo zalegają na nim. Okej, Radament. Gdzie on może być? Kapliczka klejnotów. To co, Rubin? Rubin, nie? Mam go nawet przy sobie, nawet dwa mam przy sobie, tylko to trzeba odrzucić, żeby mi tutaj nie wylosowało jakiejś lipy. Doskonały rubin. No, zamiast jednak tej runy Tyr sobie włożę ten rubin.
będziemy mieli z nową tarczą 5 man, znaczy nie 5, tylko 8 many za każdego zabitego przeciwnika i tak dużo. Myślę, że jednak taki lubinek dla bezpieczeństwa niech sobie będzie, już też tak na przyszłość. Nekromanta może też będzie w tym chodził. I zdrowie się przyda. 38 do zdrowia plus jeszcze 20 do żywotności, czyli dodatkowe 40 życia dla czarodziejki oraz dla nekromanty za taką żywotność. Bo zarówno czarodziejka, jak i nekromanta mają dwa punkciki zdrowia za każdy punkcik żywotności. Druid też tak ma, nie? Chociaż u druida to więcej wychodzi, bo on z tym mędrcem często pomyka. Już tu są krucynciki wyciągane z tego. Dobra, wezmę sobie zwój. Many trzeba zbierać i pilnować, żeby jednak była tutaj naładowana w kuli. Kapliczka zdrowia. No niedługo będzie level. Od nowa trochę teleportacji. Speedrun to nie jest, ale można się czasem troszkę poteleportować. Dobra. Ona właśnie bardzo skokowa, jest to odnawianie, ten spadek, dlatego ciepła nie brałem tego punkciku. Bo jak jest taka właśnie skokowa mana, no są oczywiście takie momenty, że gdzieś tam chodzę, coś tam robię, ale... No ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia, to równie dobrze jakby włożyć ten punkcik i przyspieszyć sobie zabijanie takich grupek. Włożyć sobie w taką synergię, nie? Ale kto wie, może w przyszłości jakiś punkcik w ciepło gdzieś tam jeszcze będzie dany. Dobra. Mamy w każdym razie książeczkę, czyli dojdzie punkcik do umiejętności, niedługo dojdzie za poziom. Czyli w praktyce dwa punkciki, jeden po drugim. Poczekamy sobie może. Niech ten drugi wpadnie, to sobie dwa naraz właduje. A jeżeli chodzi o statystyki, to jeszcze nie, bo nie mam poziomu, wiadomo. Ale będę dawał w siłę dalej, już pod ducha. Tak, mamy monarchę, mamy duszka zrobionego, tutaj w trybie dziedzictwo też czaszkoń zostaje. No niech będzie ten kamyczek. Mana jest, miksturek sporo. Na razie jeszcze nie lecą te fioletowe w większej liczbie. No dobra, aha, no za tą trzeba by zagadać. Czy zagadałem? Już zagadałem, teraz zagadałem. Czyli ceny będą korzystniejsze, nowa umiejętność na razie nie. Idziemy na pustynię. Idziemy na pustynię i dobijamy ten level. To będzie 39. Najemnik nadąża bezproblemowo, przypominam. Pójdę sobie... nie wiem, w lewo pójdę. Może uda się szybko znaleźć przejście. Jeżeli trafię na grobowiec, to do niego wejdę. Jakoś tak. Kiedyś mi tam poleciała... Co to było? Kradnij czaszka mi tam poleciała, nie? Ale to chyba na Helu. No ale wszystko jedno. I wtedy tak powiedziałem, oczywiście z przesadą, że o, to od tej chwili będę zawsze chodził do kamiennego grobowca. No ale powiedzmy, że faktycznie sobie zajdę, jeżeli gdzieś tu się po drodze napatoczy. Jest level. Jest level, no to w takim razie... A jest też wzmocnienie. Tak jest. No to zgodnie z planem niech będzie ta siła i... Dwa punkciki dajmy jeszcze do mistrzostwa we władaniu błyskawicami. Obrażenia nowy, minimalne, przekroczyły 400, maksymalne, pomału się zbliżają do 600. Za szybko pewnie tego nie osiągnę, ale to nic. Odnowa biologiczna, no i zobaczymy, czy ten kamienny grobowiec gdzieś się tutaj napatoczy. No, ale ogólnie pewnie będę częściej zachodził na lokacje poboczne. Tak w pierwszym akcie, no, tam za wielu ich nie odwiedziłem, nie? A już na koszmarze jednak można sobie co jakiś czas zachodzić. Zwłaszcza przy takiej szybkości tej nowy. O, tu jest wzmocnienie. Dobra, tu też jest wzmocnienie. Dobrze wszystko wygląda. No, zobaczcie, ledwo co poziom zdobyłem, już ponad 1,5 bara mamy następnego poziomu. Szybkość ruchu fajna z tymi nowymi budkami. W wieśniaczej koronie też tam 15%, przypominam.
45% chyba mamy, tak? Szybkości ruchu, czy jeszcze gdzieś tam miałem? Chyba nie. Bo gdzieżbym miał mieć? Od nowa, jeszcze raz. Czy będzie kamienny grobowiec? No zauważcie, widać. Znaczy, możemy się domyślać, jak zginął ten wielki potwór, do którego należał ten szkielet. Ktoś mu wbił miecz w oko, tak? Zwój identyfikacji. Żeby jeszcze było co identyfikować tutaj z jakichś ciekawszych przedmiotów, to już w ogóle bym się cieszył. I co, nie ma kamiennego grobowca na razie. Dobra. Many mamy dużo, ale też szybko schodzi. No niestety, na kamienny grobowiec nie trafiłem. Może trafię na klapę później. Na przykład. Na pewno będziemy zachodzić do... do tego grobowca z kostką, mimo że tam nie ma kostki. Do sal umarłych, tak? Żeby zaznaczyć punkt nawigacyjny, jak zwykle. Dobra, portal mogę zabrać. No właśnie, i to teraz, już na suchych wzgórzach będę szukał tego grobowca. Najpierw jednak punkt nawigacyjny trzeba znaleźć. Żeby szybko wrócić. No, a tak a propos tego Diablo 3, tak sobie niedawno zacząłem grać z kolegami, z Belem i z Sebastianem, z Red Riderem. Sobie ciśniemy, zrobiliśmy sobie fabułkę tak dla zasady. Ja to lubię, znaczy jak wracam do Diablo 3, to w ogóle nie lubię od razu wpadać na ten tryb przygodowy, tylko lubię sobie tę fabułkę zrobić. Włączyć jakiś taki wysoki poziom trudności. Jechać sobie tę fabułkę. Na hardkorze oczywiście gramy. Jak fabułkę się przejdzie, to dopiero później brać się jakby za takie podejście sezonowe, można by powiedzieć, nie? Robienie zleceń, jakiś pierścień Loryka, żeby wyhaczyć, szczelinki porobić, te wyzwania sezonowe, jakiś ten gwarantowany secik sobie zebrać, później szukać jakiegoś swojego upatrzonego. No, jesteśmy na etapie takim już dosyć zaawansowanym, jest punkt nawigacyjny, sobie ciśniemy na tym hardkorze. I jest fajnie. Ja sobie lubię co jakiś czas do tego Diablo 3 wracać. Ale zawsze, znaczy jak wracam sam, żeby sobie pograć, to za daleko jednak, znaczy to wtedy szybko kończę, jakoś tak mi się nie chce. Tę fabułkę sobie zaczynam robić, na początku jest bardzo fajnie, jest ta wielka chęć. Ale to już nie jest taki zapał jak kiedyś było do Diablo 3. No, kiedyś się tam cisnęło ostro, ale wciąż jednak co jakiś czas chce mi się do tej gierki wrócić. I właśnie jak wracam tak solo, singlowo, to gdzieś tam nawet tej fabuły nie kończę często, bo już mi się zaczyna nudzić. A jak z kimś sobie pogrywam, to jak najbardziej w tym endgame'ie się tam ciśnie, jest fajnie. No i chyba już z dwa sezony pod rząd nie grałem. Już taką naprawdę długą przerwę miałem z tym Diablo 3 i teraz tak... Znowu mnie taka wielka chęć złapała. No dobra. A do Diablo 4 jakoś mnie nie ciągnie, nie? No tak to bywa. Ale widzę, że tam ludzie grają jednak w to Diablo 4. Zainteresowanie spadło ogólnie, tak z globalnego punktu widzenia, jakby tam patrzeć na jakieś statystyki, opinie ludzi i tak dalej. No ale to tak to przewidziałem, że tak będzie, nie chwaląc się. Zresztą to nie było chyba jakieś ciężkie do przewidzenia. Ale zobaczymy, tam mają jakieś plany na nowe sezony, coś. Może coś ciekawego wymyślą do tego Diablo 4. No dobra, mamy punkt nawigacyjny. Fajnie by było znaleźć robocze gniazdo i w ogóle nie gadać tak dużo i tylko pilnować Energy Shielda, tak? Żeby się tutaj nie wpakować w coś. Ale widzę, że chyba tu nie będzie tego robaczego gniazda. Trzeba będzie po schodkach sobie zajść. No, 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 albo nawet nie po schodkach, skoro mamy teleport przecież, tak? Tutaj sobie pochodzę. Mhm. Dobrze, że z tym Energy Shieldem tutaj w Diablo 2 nie jest jak w Diablo 1. Z Mana Shieldem. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, co zaraz powiem.
Mam na myśli to, w Diablo 1 jest coś takiego, że jeżeli Energy Shield, znaczy ten Mana Shield, bo tak to się tam nazywa, spadnie do zera, to się wyłącza całkowicie. Nie ma czegoś takiego, że spadnie do zera, łykniecie sobie manę i on nadal działa, nie? Tylko trzeba go załączyć na nowo. No, a to się może, zanim go załączycie na nowo, to się może często źle skończyć. Bo jeżeli spada drastycznie, to znaczy, że coś was klepie, nie? Jak spadnie i nagle całe życie wchodzi w zdrowie, jeszcze przerywa wam szybkość rzucanie czarów, wytrąca z równowagi, to już można nie zdążyć tego Mana Shielda tam w Diablo 1 załączyć. Tym bardziej trzeba tego pilnować. Tutaj spada do zera, ten czar cały czas tak naprawdę działa, nie? Jak mnie na przykład klepią, zdrowie wchodzi w życie, ale jednak działa to, że część obrażeń przechodzi na manę, to ona się pojawia, znowu zaczyna absorbować, nie? Zawsze mogę zdążyć coś tam łyknąć, jakąś miksturkę i jest spoko. No, w Diablo 1 tak łatwo nie było z tym. Mamy to, mamy salę umarłych. No to na poziom drugi trzeba się wbić, poszukać punktu nawigacyjnego i wrócić nim na powierzchnię. Łatwo. Łatwa gierka to Diablo 2, nie? Dlatego trzeba wymyślać fajne wyzwania. Takie jakieś Ironmanowe i nie tylko. Nie mówię tutaj o trybie dziedzictwo, bo to akurat nie jest jakieś wyzwanie szczególne. To jest bardziej pod gierkę lightową. Ale coś tam z tymi trybami trzeba będzie, takimi trudniejszymi, jeszcze sobie pomyśleć. No, tutaj w trybie dziedzictwo, to tak bardziej, żeby sobie jakieś dziwne buildy porobić z lepszym sprzętem, żeby cieszyć się z różnych przedmiotów, nawet dla innych klas postaci, jak wypadają. Coś tam się zostawia, jest fajnie. Pozyskuje, tworzy w efekcie jakieś słówka runiczne, które normalnie na singlu by nie wypaliły, nie? Bo weź to tam coś uzbiera i takiego. Zanim znajdziecie fajne runy, gierka się skończy. Przejdzie się na Helu ją. A później już mi się nie chce grać. No dobra. Czyli tu jest wszystko w porządku. Odnowa biologiczna. Obrażenia spore, jeżeli chodzi o DPS-y. Aha, tam pisaliście, że jakbym dołożył chyba 10%, tak, to miałbym kolejny próg szybkości rzucenia czarów. No ale to już chyba wytrzymam do tego 41 poziomu. Mógłbym pierścionek inny założyć. To będzie ta nowa tarcza, tam jest 20%, tak, szybkości rzucenia czarów, to automatycznie ten próg wskoczy. Także luzik. Damy radę. Mhm. Ja w trutkę sobie wlazłem. Świadomie tak naprawdę. Aha, czyli tam gdzieś będzie przejście. Mikstura wytrzymałości. O, tutaj mamy takową elitkę, widzę. Też się szybko zawinęła. Mikstura leczenia. Wypiję, podniosę. Stara sztuczka, zaraz level. Mana się sypie. Koszulka kolcza drugopoziomowa, tak? Nie biorę. Dobra, punkt nawigacyjny. Gdzie on jest? Nietoperze pewnie wiedzą, gdzie jest. One nie miały okazji, żeby zdążyć mi o tym poinformować. No jeszcze jednego poziomu nam brakuje. Do nowej tarczy, ale będzie. Co to za kamienna skóra? To nie powinno mieć wpływu na moje obrażenia. O, po prostu źle stałem, tak? Mhm. Nowa umiejętność. Tak, tutaj siłę bierzemy. Jeszcze mistrzostwo. 10 level. Możliwe, że już... będę musiał sprawdzić. Może już powinienem brać synergię. Może by to lepiej zaczęło wychodzić, bo przypominam, że jeżeli chodzi o mistrzostwa, te procenty się nie dodają do synergii. Tylko działają na zasadzie takiego mora, tak? Multiplikatywnie. Ale w pewnym momencie też to mistrzostwo musi mieć jakąś dobrą bazę. A synergia taką bazę też tam, powiedzmy,
drugiego stopnia, że tak powiem, tworzy. Pierwszy stopień to jest taka baza bez wzmocnień procentowych. Później synergia tworzy taką wzmocnioną bazę dla mistrzostwa, które z tej wzmocnionej bazy już naprawdę fajnie potrafi te procenty wyciągnąć. Trzeba właśnie dobrze pomiędzy tym balansować, nie? Kiedy synergię dać, kiedy mistrzostwo. Okej, no dobra, tu sobie manę wezmę. Tu chyba będziemy mieli przejście na następny poziom, jakoś tak to wygląda, nie? Taka typowa droga, tak jest, ze skrętem. Czyli to nie tu, odnowa biologiczna, teleporcik jakiś. Zobaczymy tutaj. O, jest! Szybko się udało znaleźć. No i dobra, no to wracamy od razu. Suche wzgórza. I trzeba się dostać do dalekiej oazy. Czy ja trafiłem na przejście? Nie trafiłem. Tutaj było. No właśnie, tak coś kojarzyłem, że gdzieś to było. Cyk, cyk, cyk. Kruczki 2. Ktoś pamięta, gdzie były kruczki 2? Cyk, kruczki 2. No dobra. A? Kto pamięta, skąd to jest? W Google'ach tego nie znajdziecie, gdzie to było. Także nie ma co wpisywać. Albo ktoś kojarzy z jakiejś mojej serii, albo nie kojarzy. Cyk, cyk, kruczki 2. Dobra, manę trzeba tutaj jakąś pozbierać. Jak tam w ogóle najemnik z levelem? Bo tak powpadały teraz te levele. Najemnik 39,5. Dobrze mu idzie. Dobrze mu idzie. On też tam ma nowy mieczyk na oku. Ale to jeszcze musi się troszeczkę... Troszeczkę musi wykazać się tą cierpliwością. I będzie klepał ostro. No już klepie ostro. Nawet z tym jednym mieczykiem, nie? Wzmocnienie dodatkowe. Mhm. Daleka oaza. O, to mi się podoba. Tutaj się wbijamy w centrum robactwa. I mana się zwróciła. Jedna, druga wpadła. Te mikstury wzmocnienia też wpadają. Miksturkę wypiłem, miksturkę podniosłem. Proszę mnie rozmrozić. Co to jest? No, kapliczka odporności na zimno. Mamy 80% odporności na wszystko, przypominam. Odnowa biologiczna jest. W momencie, jak ją załączyłem, to się rozmroziłem. Ktoś, kto nie zna tej gierki, mógłby pomyśleć, że odnowa biologiczna ściąga zimno z postaci. Dobra, czy trafimy na bryzgacza przy jakiejś oazie tutaj? Gdzieś... Czy nie trafimy? O, jest dziura. Ale nie, najpierw punkt nawigacyjny by się przydało znaleźć, tak? No niech tak będzie. O, tutaj wpadnę. O, bryzgacz! Jest bryzgacz. Mikstura wzmocnienia, leczenia. Dużo many. No dobra, bryzgacz znaleziony. O, no to w takim razie zaraz tutaj nigdzie nie było. Zejdę sobie tutaj od nowa. A w robaczym gnieździe z nową też nie powinno być problemów, bo to jednak przebija na wylot. Generujemy obrażenia naokoło postaci, no ale w wąskim korytarzu jak najbardziej też taka część tej nowy jakby zostanie wypuszczona. I powinno to wszystko szybko padać, zwłaszcza jeżeli trafimy na muchy. Co to za kapliczka? Kapliczka trucizny. Nope. Manę mogę podnieść. Najemnik level nadąża cały czas. Wszystko się zgadza. O, kolejna miksturka.
Mamy przejście znalezione. No i co? Nie ma. Nie ma punktu nawigacyjnego. Ja myślałem, że boss, taka większa grupka ptasiorów sobie tutaj szła. Jest! Znalazłem. No dobra, czyli w takim razie szybki powrót do Ludgolę. Przejdziemy się portalem w międzyczasie. Co my tu mamy? Plus jeden do umiejętności paladyna. Witam. Za 27 tysięcy. No dobra. Dużo tych fioletowych mikstur, ale... Ja mogę... Tutaj chyba brakowało jednej. To tak, żeby ładnie było. Wszystko wyrównane z tymi miksturkami. Tak miło dla oka. No to mamy. Tutaj, tak jak powinno być. Dokupię sobie więcej mikstur. Dobra, te fioletowe niepotrzebne, te też niepotrzebne zbytnio. Więcej many. Niedługo nowa tarcza. Coraz bliżej. Brylancik. Transmutować nie dam rady, ale... Kluczy za dużo w ogóle. Tutaj w ogóle zobaczcie, ten żukeł sobie tak fajnie się przemieszcza. Co on tu w ogóle robi? Ale chyba jest niegroźny, co? Skoro tak nie zwracają na niego uwagi. Reparacja niepotrzebna właściwie. No i wracamy. Czyli tak, robacze gniazdo i zobaczymy, jacy przeciwnicy tu będą. O, od razu widać dziurę. Tutaj się... Zobaczcie, w robaczym gnieździe trzeba się trzymać prawej strony, nie? A tutaj mamy wskazanie, że nie, procek, idź w lewo. Taki hint od razu widoczny na mapce. Bo wiecie, te mapki są generowane na takiej zasadzie, że... Może okej, powiedzmy, że ona jest w jakiś tam sposób tworzona na zasadzie, że między innymi jest ten taki mikroobszar z przejściem dalej i powiedzmy, że jest tworzona właśnie na zasadzie od prawej strony, nie? Że jest pierwszy obszar, powiedzmy, z jakąś tam szansą na to, że będzie zejście niżej, no powiedzmy, że to jest jakaś szansa, powiedzmy, no 30% albo coś takiego, tak strzeliłem sobie, nie? Jeżeli wypali, no to mamy, jeżeli nie, no to kolejny obszar jakby na końcu drogi, znowu 30% i tak dalej, skoro to jest sprawdzane od prawej strony z jakąś sporą szansą, powiedzmy 30% albo może nawet więcej, no to faktycznie opłaca się po tej prawej, trzymać się tej prawej krawędzi i stosunkowo szybko się na takie coś natrafi. Ale jeżeli w gierce wyjdzie pod rząd, powiedzmy kilka takich, że tak to sobie nazwę, pechów i za pierwszym razem nie zostanie wygenerowane, trzyma się dalej system tej prawej strony, generuje te obszary, drugi raz nie zostanie wygenerowane, trzeci, czwarty, piąty, no nie, to w końcu zostaje jakiś ostatni obszar na samym końcu. Zostanie to w końcu wygenerowane i się okazuje, że lepiej trzymać się tej lewej strony, nie? Ale to są takie naprawdę wyjątki krytyczne. Podejrzewam, że jest właśnie spora szansa przy tego typu obszarach na to, że właśnie ten obszar się stosunkowo szybko pojawi podczas generowania tej mapki od prawej strony. Może też to być na odwrotnej zasadzie, czyli że jest niewielka szansa na taki obszar i system generuje mapkę jakby od tej lewej krawędzi, nie? Także, no ale to wtedy na podobnej zasadzie to działa, znaczy no mógłbym skorzystać z teleportu, ale sprawdzamy sobie jak nowa sprawdza się właśnie w takich wąskich przejściach, ale o czym mówiłem, jeżeli jest to przebijanie na wylot, to nie ma problemu. Jeżeli by tego nie było, no to... To trochę gorzej. A, jest tutaj ten bosior. Zagrzewał się w piasku, myślał, że przeczeka. Niepotrzebnie wychodził. Okej. Tutaj mamy robala kolejnego. Muchówek nie ma, może będą na poziomie drugim. Zobaczymy. Muchówki. Mhm.
Skarabeusze. Skarabeusze to mają sporą odporność fizyczną na pewno, nie? To się ujawnia tak na piekielnym poziomie trudności. Bardzo często się trafia taki skarabeusz z niewrażliwością na ataki fizyczne. Dolosuje mu jakąś kamienną skórę, coś takiego i ta niewrażliwość się ujawnia. Dobra, zobaczmy tę lachę. Czy ja ją chcę? Seryjne błyskawice, ściana ognia może być. Dobra, idę w prawo. Zobaczymy tym razem, jak to wyszło. Mana jak najbardziej. No i w tym robaczym gnieździe chyba ten 41 poziom będzie. O, tutaj. No i właśnie tutaj. Było jakieś losowanie w systemie pewnie tam. Na zakończeniu, na końcu tej odnogi, ale jednak nie wylosowało. Nie wylosowało zejścia na kolejny poziom. Nie wylosowało zejścia. Ja tam wcześniej nie mówiłem czasami o punkcie nawigacyjnym zamiast o zejściu. Ogólnie jest bardzo późno i mogę czasami coś tam przekręcać, ale wiadomo o co chodzi, nie? No i tak system sobie tworzy dalej te układy jakieś takie losowe. W końcu dochodzi do następnego zakończenia ścieżki i znowu ustala, co to ma być. Czy to mają być skrzynki wysoko poziomowane? Czy z jakąś tam sporą szansą właśnie losuje sobie, czy ma być to zejście na kolejny poziom? Dobra, widzę, że mana tutaj zaczyna sprawiać problemy znowu. O, i tym razem wylosowało, nie? Cyk. Dobra, poziom trzeci. To chyba boss będzie jakoś tak jaśniej, tak jest. No fajnie, żeby manę zostawił. Zostawił manę? Zostawił manę, dobrze. Miksturę wypiję. Miksturę podniosę. Źle poszedłem teraz, ale jakieś skrzynki będą pewnie wysoko poziomowane. Jedna skrzynka, druga skrzynka, słabo. 19 na 20. Oho, kolejny bosior. No, prosimy o manę. Zaklęty ogień i mana jest. Wzmocnienie też wezmę. To też jest jakieś tam źródło many. Niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze. I kolejny bosior. Znowu szansa na manę. Jest poziom. I jest mana. Nawet trzy flaszki. A może nie będę musiał się wracać przed bossem. A, źle trafiłem. I ale jest mana przynajmniej. Kolejne wzmocnienie i są muchówki. Okej. Tam siedzi pewnie. Odnowa biologiczna. Okej. I kolejne miksturki z maną. Tak jest. Wpadamy tutaj już nawet bez pola statycznego jedziemy. Tak, najemnik dostanie od razu jakieś antidotum. To sobie wezmę, manę sobie pozbieram, zdrowie. Ja się odtruwać nie muszę, mamy laskę królów. Szybka akcja. No i fajnie. Dobry wieczór. O, znaczy tak, laska niech sobie tutaj siedzi w skrzynce. 30 tysięcy opłaciło się wziąć, tutaj też 30 tysięcy, przywracanie zdrowia, amulet ożywienia. No, na początku tej serii, tam naprawdę dużą wartość tego przywracania zdrowia udało mi się osiągnąć. 99 siły. No i teraz... Sam nie wiem, trzeba by policzyć.
tak oszacować mniej więcej chociaż, ale to ciężko będzie. Może tak. Tarcza. Czy ja na pewno mogę ją wziąć? Na pewno. Jeden do wszystkich umiejętności, szybkość rzucenia czarów, obrona fajna, bonus do energii. Maksymalna wartość punktów many 10%. Tutaj przypominam, też mamy 10%. Mana za każdego zabitego przeciwnika, mamy resy. I tak, to bym sobie na pewno wziął. Tej tarczy się pozbędziemy, nie zostawiamy jej w trybie dziedzictwo. Niech ona tutaj sobie wypada. No i właśnie, resy, jak to wygląda? Na zimno by się przydało podnieść, nie? Zobaczmy, czy mamy jakiś sympatyczny talizmanik. O, może teraz jakiś pierścionek? Szybkość rzucenia czarów, ale tu nie ma resów. O, to już bardziej. Jest bonus do many. Szybkość rzucenia czarów, ale teraz to już na pewno kolejnego progu nie sięgnę. Ale dla resów nie będzie regeneracji. Nie będzie zdrowia, ale nie szkodzi. Jeżeli bym taki pierścionek faktycznie sobie wziął, to wygląda to całkiem dobrze. No jeszcze z tą odpornością na zimno można by coś pokombinować. O trucizny to się jakoś specjalnie nie boję. Zobaczmy, jak to wygląda. O, mam dostęp do takich, zobaczcie, no, talizmaników też fajnych, 16 do zdrowia. Odporność na ogień, odporność na zimno jest tutaj dużo. Ale to... O, tutaj mamy taki 5% malutki, przykładowo. Zaraz coś pokombinuję. Tu jest ogień, to nie. A tu mamy fajny ze zdrowiem i z odpornością na ogień, ale to 53 poziom. Fortuna Gihida w ogóle jest, to 62. Nie mam na trutkę. No ale dobra, to się tam obejdzie. I teraz tak, jeżeli bym sobie na przykład zrezygnował, czy ja mogę sobie pozwolić na jakąś rezygnację? Nie bardzo. Na trucizny nie. Na trucizny. Nie bardzo to dobrze wygląda. Dobra, to zrobimy coś takiego. Na razie to zimno, chociaż... Zaraz. A nie mam jakiegoś mniejszego z odpornością na błyskawice? Coś tam było też, nie? O, na przykład ten mały jeszcze jest z odpornością na ogień. Ale odporność na ogień... Nie, z odpornością na ogień to tutaj w ogóle nie ma problemu. Ja nie muszę tego uzupełniać talizmanami. Ale jeżeli chodzi o odporność na błyskawice, też nie ma takich mniejszych. Też nie ma takich mniejszych. Jak to? A tutaj co ja miałem? 20 do zdrowia, no. Fajnie, tylko najpierw trzeba by mieć resy, żeby sobie brać takie dodatkowe zdrowie. Zróbmy na razie... Jakbym to wziął? 58, no nie. Jeszcze lepiej to 69. Zrobimy tak. Zostawię ten talizman na razie. Zostawię ten rubin, czyli odstąpimy tutaj od tradycji. Ten mały talizmanik pójdzie sobie tu. Jednak chcę mieć tutaj te 4x4, to jest taki wyjątek krytyczny. 69%, jak jeszcze mamy absorpcję z Energy Shielda, to będzie dobrze. Jak najbardziej mogę tak się przemieszczać z tymi resami, nic strasznego się nie stanie. A później się jeszcze coś tam pomyśli. Runę zawsze mogłem włożyć, wieśniaczą koronę, no ale bez przesady. Runę trzymamy, gdzieś tu miałem, nie? Jakąś runę też. O, tutaj jest runa Ale nie, runa to chyba nawet będzie potrzebna, tak? Będzie potrzebna, ktoś tam pisał, do apowania. Do apowania tego przedmiotu na poziom trzeci. Tak specjalnie dla IPA. Tylko trzeba będzie się dowiedzieć, jak tam wzrosną te wymagania jeszcze. Ale to spokojnie, to ja to sobie ogarnę. Na razie to zostawiamy, jest ok. Najważniejsze, że jest nowa tarcza, plus jeden do umiejętności. Między innymi ta tarcza energetyczna dostała punkcik, czyli absorbuje 40% otrzymywanych obrażeń. Obrażenia w tym momencie nowy, 467 do 652. Bonus do wszystkich umiejętności, w przeciwieństwie do jakiejś tam synergii, to również działa na mistrzostwo, no nie? I też otrzymujemy ten procencik do obrażeń jak najbardziej, bo to nie jest na zasadzie synergii.
A poza tym to tutaj nigdzie punkcików nie wkładałem, no ale już się ich zbiera coraz więcej i faktycznie będzie można w jakąś tarczę dołożyć zbroję. Jakbym w przyszłości nawet założył to 53 poziom, bo jednak przy wejściu na Hel, no to z tymi odpornościami się tam większe problemy pojawią. No to już pancerz będzie naprawdę solidny, jeżeli chodzi o bazę, no to trzeba będzie wziąć taką dodatkową jakąś tam wersję tej lodowatej zbroi. I dodatkowo będzie mana za każdego zabitego przeciwnika, jakby co. I odzyskiwanie równowagi zawsze dobre. Chociaż ta skóra żmijomaga też kusi, no ale jej nie ma wciąż. Na żadnej serii w trybie dziedzictwo nie poleciała mi jeszcze skóra żmijomaga. Dobra, idziemy dalej, nie? Idziemy dalej, czyli punkt nawigacyjny, daleka oaza, trzeba się dostać do zaginionego miasta, tutaj miałem przejście, energy shield i co, szybka teleportacja, po drodze może jeszcze jacyś wrogowie będą, także nie spamuję tutaj tą teleportacją za bardzo. No i zaginione miasto. No i fajnie, żeby klapę znaleźć. Za wszelką cenę nie będę szukał, ale jakby się trafiła, to wchodzimy do prastarych tuneli. To nie jest mroczny starzec tutaj, to jakiś inny bosior. Okej, mamy też czempionów. Runat Hul poleciała. Tu jest mroczny starzec. Tak, szybkość rzucania czarów wzrosła, co? DPS-y obszarowe. Naprawdę fajnie tutaj działają. Aha, many nie kupiłem, no świetnie. Dobra, zrobimy sobie na razie tak. Może będzie wypadać na poczekaniu. Będę póki co podnosił te miksturki wzmocnienia i nimi sobie uzupełniał. Może tutaj coś wypadło. Runet Hul bierzemy. Trupią głowę sprawdzę. Jest mana. Jest mana, jakiś pierścionek na sprzedaż. Wzmocnienie, mana. Coś pominąłem? Chyba nie. Odnowa biologiczna. Jak tam klucze w ogóle? Kluczy ci u nas dostatek. Świetnie. No, czy będzie klapa? Na pewno punkt nawigacyjny trzeba znaleźć. Może trafimy na ruiny z wysoko poziomowaną skrzynką też. Tak sobie też jeszcze więcej myślałem o tym trybie, takim jakimś takim z utrudnieniem, o którym niedawno mówiłem, wiecie, tym takim bardzo dynamicznym, który to by zapewniał bardzo dużą ofensywę, ale za to bardzo niską defensywę. Tam, gdzie nie można by inwestować w zdrowie praktycznie. Ani ze sprzętu, ani za poziomy. Nie byłoby tych przywołańców i tak dalej. Tak sobie myślałem. Jeżeli by było więcej osób zainteresowanych właśnie tym, biciem jakichś rekordów, coś takiego, to na jakiej zasadzie właśnie trzeba by określać, kto zaszedł dalej gdzieś, nie? Czy na zasadzie na przykład liczby w sumie, a nie ilości zaznaczonych punktów nawigacyjnych, czy na przykład zrobionych questów, chociaż tak sobie pomyślałem, że z tymi questami to na przykład w drugim akcie to trochę tak dziwnie to porobione, bo one tak, wiecie, w pewnym momencie się odblokowują, zaliczają dwa naraz, nie? No, takie różne dziwne rzeczy, no ale można by na przykład na podstawie questów, ale tak sobie jeszcze myślałem, coś takiego ciekawszego, żeby zrobić listę, w skład której wchodziłoby kilka z każdego aktu takich wyjątkowych istot, które zawsze występują, jakiś tam Griswold, Rakaniszu, Zimny Kruk, jakaś tam ta krwawa orlica, powiedzmy, wiecie, jakiś Bishibosz, nie wszystkie te istoty, które zawsze występują, no ale jakaś tam grupka i po prostu za każdą taką zabitą istotę by się dostawało punkt, nie?
jakby postęp na zasadzie bicia rekordu by polegał na porównywaniu właśnie takich zdobytych punktów. Czyli swego rodzaju takie checkpointy też, nie? Taka zabita istota, znaleziona, pokonana. Wtedy takie punkty nawigacyjne nie byłyby obowiązkowe, wszystkie questy też nie, ale żeby jednak dojść do jakiejś istoty i ją załatwić. Co wy na to? Dobra, tutaj żadnego punktu nawigacyjnego nie znalazłem. W ogóle nic ciekawego tu nie znalazłem. Oprócz mrocznego starca. Ale o, tutaj są te ruiny. Dobra, czyli mamy skrzyneczkę. No i może ta klapa gdzieś się tutaj trafi. Jednak. Okej, najemnik, poziom. Dobrze, dobrze. Dobrze jest. Klapy nie widać. Jest punkt nawigacyjny. No to nie znalazłem klapy. No dobra, no to w takim razie idziemy do świątyni węży, do świątyni żmioszponów. To już tutaj było znalezione. Odnowa biologiczna, ale fajnie, że te ruiny się udało znaleźć i chociaż tego starca jeszcze. Świątynia żmioszponów, poziom pierwszy. Są żmioszpony. Nie zawsze są żmioszpony w świątyni żmioszponów, tak? Ale tym razem są. Nawet szybko padają od błyskawic. Kościaną różdżkę sprawdzamy. Fascynacja. A tutaj burza z piorunami może zostać. Tego nie chcemy. Aha, mamy wskrzeszaczy, ale przy naszej nowie to nie stanowi żadnego problemu. Gladiusz, wężowa zbroja. No to wciąż nie jest skóra żmiomaga, ale wężowa zbroja poleciała w świątyni żmioszponów. Pasuje. No teraz to nawet tacy wskrzeszacze to są mile widziani, wam powiem. O, zaklęty ogień, spalenie many. Mana się zwróciła. Zwój identyfikacji można zabrać. O, dobra, niech będzie to. Odnowa biologiczna. Wzmocniona kolczuga, też drugopoziomowe. O, kapliczka doświadczenia. Fajnie, postaram się to wykorzystać w miarę dobrze. Najlepiej, jakbyśmy doszli z tym do zęboskórego, smocza tarcza. No, szmaragdzik bym zabrał. Ła, no tutaj fajnie zadziałała kapliczka, jeżeli chodzi o pozyskanie expa. Dobra, olać sarkofag. Mikstura wzmocnienia, niech będzie tutaj, niech będzie. O, talizman, szkieletowa głowa, to wszystko biorę, jeszcze nie sprawdzam. Staram się wykorzystać kapliczkę, może jeszcze jakiś bosior tu gdzieś się trafi. Nie widzę. Dobra, to wpadamy tu, też trochę tych wrogów jest. Jest poziom. Jest boss. Tak jest. A nie, nie zostawił many. O, tu jest bosior kolejny. O, zaklęte błyskawice. Dobra, spróbujmy z polem statycznym trochę, ale... No ma sporą odporność na błyskawice. Fajnie, żeby najemnik tutaj podszedł go prać. A nie ma many. Najemnik to go pojedzie momentalnie swoim mieczem. Znaczy, no może momentalnie to zbyt wielkie słowa, ale... No, ale jest dobrze. Mógłbym próbować go dobić w sumie, nie? Żeby kapliczka zadziałała. A. To chcę zabrać.
Dobra, odnowa biologiczna na wszelki wypadek. O, to będzie tu, to będzie tu. Nie, no. A jednak, to będzie tu. Będzie czy nie będzie? Nie, to nie jest ten układ, o którym myślałem. No nie, no nie ma many, ale kapliczka wciąż jest. Więc tak chodzę i jeszcze coś tu biję. Zobaczcie, ile padło. Dobra, łykam fioletową i właśnie się skończyła, przeminęła kapliczka. No, starałem się ją wykorzystać jak najlepiej. Kostur sprawdzimy. Dobra, trzeba manę kupić. Miłego dnia życzę. Mhm. 80 zł, słabe wyszło, ale tu mamy 30 tysięcy. Tutaj mamy 19 tysięcy, się nawet nie przyjrzałem. Fascynacja tutaj była. Tutaj 12 tysięcy. 116 many. No ale nie, zostajemy przy tym jednak. Jeden do zręczności, jakieś kamyczki, transmutować. Transmutować mogę topaz. Doskonały. Okej, Runathul, która to jest Runathul druga. Dzień dobry. Dobra, many mamy dużo. Atrybuty. Do siły. Dobra, zostawiam na razie te dwa punkciki. Będę musiał sprawdzić. Sprawdzę sobie tam w jakimś kalkulatorze, czy nam się teraz bardziej opłaca mistrzostwo dawać, czy synergię. A może na zmianę już w tym przypadku będzie warto dawać. A zorientuję się tam i w następnym odcinku sobie rozdamy te punkciki. Żaden problem. Dobra. W tym odcinku bijemy zęboskórego jeszcze i pozyskujemy zwieńczenie laski Horadrimów. Czyli troszeczkę dłuższy odcinek będzie. O, mana, dobrze, dobrze, manę wypiję, manę podniosę i jest poziom drugi. No będzie miał zaklęte błyskawice, czyli tego resa też przy okazji dostanie. Dobra, najemnik. W akcji. Mana się zwróciła. No i mamy to. Mógłby podejrzewać, że tak prymitywne istoty. Wszystko. Tyle kłopotów. Transmutacja laski jeszcze na szybko w tym odcinku. Niech to już sobie będzie. Ja ją będę trzymał tutaj po dwu. Kain chyba zadowolony. Na takiego wygląda. Many dużo, tutaj pasek zapełniony, nowa tarcza sprawdza się naprawdę fajnie. Mana 500, tutaj wam kliknę, żebyście widzieli, idealnie 500 many. Mamy. No i to by było na tyle w tym odcinku, poszło szybko, w następnym odcinku klepiemy Duriela. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.